Dzisiaj 26 maja, jeden z najważniejszych dni w roku, Dzień Matki. Każda matka jest najważniejsza, nie ma to jak u mamy i jestem u jednej mamy. U jednej mamy, która ma piękne marzenia, bo dzisiaj od rana na antenie Radia Katowice mogliśmy słyszeć historię, przepiękne, wzruszające, no i marzenia tych mam. Jednym z marzeń podzieliła się pani Sabina, która opowiedziała o tym, że jej mama, Mirosława, ma marzenia muzyczne, ale o tym więcej dowiecie się już za chwilę. No to zobaczymy, czy pani Mirosława jest w domu. Dzień dobry. Witam. O, jaki piękny prezent. Już widzę coś, tak, coś się święci. Tak. To proszę, zapraszam. Proszę do góry. No i jesteśmy. Pani jest sprawcą tego wszystkiego, tego całego zamieszania. Pani Sabina, zgadza się? Tak. Zadzwoniła pani do radia i opowiedziała pani niesamowitą historię. Proszę coś zdradzić. Wiem, że mama lubi śpiewać bardzo. Śpiewa w różnych miejscach, koncertuje. I chciałam zrobić jej po prostu prezent na Dzień Matki. Pomyślałam, że zadzwonię do radia i opowiem, co jest dla niej najlepszym prezentem. Taką piękną historię trzeba nagrodzić, więc wręczam tutaj mały kwiatek. Dziękuję bardzo. No i prezent na spełnienie marzeń. Może pani sobie wybrać cokolwiek pani przychodzi do głowy w kwocie 300 zł. Usłyszałam od córki, że marzy pani o tym, żeby nagrać piosenkę z wnuczką. Piosenkę z wnuczką, no to by był naprawdę sukces. Wnuczka strasznie lubi śpiewać, ja to widzę wszystko w niej. W niej to po prostu jest. Chodzi na dodatkowe zajęcia. Ma 7 lat dopiero. Wiem, że na scenie artystycznej śląskich szlagierów bardzo rodzinnie przyjmują właśnie fani, widzowie, jak śpiewają rodziny. Matka z córką, babcia z wnuczką. Jest wspólna pasja, już ciągnie się to od moich młodzieńczych lat. Kiedyś właśnie chodziłam, zamiast z mikrofonem, to chodziłam z grzałką. I kiedyś, jak mnie zobaczyli z rodziny już z tym mikrofonem na scenie, to powiedzieli, nareszcie już zmieniłaś tą grzałkę na mikrofon. No dobrze, a jaka ta muzyka w tym momencie pani w sercu najbardziej gra? No najbardziej mi gra właśnie muzyka popowa, taneczna, tam gdzie się można zabawić. Śląskie szlagiery, no bardzo lubię. Mama jest artystką? Jest, śpiewa bardzo często i słychać ją na cały dom. No właśnie, no to w takim razie czego mogę życzyć? Spełnienia marzeń, bo dzisiaj ten dzień najpiękniejszy, najważniejszy dla wszystkich mam. Dziękuję bardzo, to jest naprawdę wzruszające. Jestem szczęśliwa. Nosiłam cię pod sercem mym i czułam każdy twój ruch. Tak blisko miałam cię, tak bardzo chciałam cię i spełnił się piękny mój sen. Mała istotka z dnia na dzień.